Baśń arabska z Palestyny. An Arabic Story from Palestine. Tunjur, tunjur. Tunjur, tunjur. Była sobie raz kobieta, która nie mogła zajść w ciążę ani mieć dzieci. There once was a woman who could not get pregnant and have children. Pewnego dnia już miała takie pragnienie, no chciała mieć dzieci. Once upon a time she had an urge. She wanted babies. O Boże, wykrzyknęła. Dlaczego ze wszystkich kobiet to ja właśnie jestem taka? O Lord, she cried out. Why of all women am I like this? Chciałabym, żeby Allah dał mi dziecko, dał mi zajść w ciążę, nawet gdyby to dziecko miało być tylko garnkiem do gotowania. Would that I could get pregnant and have a baby, and may Allah grant me a girl, even if she is only a cooking pot. I pewnego dnia rzeczywiście zaszła w ciążę. One day she became pregnant. Nadszedł dzień i uwaga, ona była gotowa na poród. A day came and they went and behold, she was ready to deliver. A więc zaczęła rodzić i rodziła, 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 aż urodziła garnek do gotowania. She went into labor and delivered, giving birth to a cooking pot. No i co ta biedna kobieta mogła zrobić? What was the poor woman to do? Myła ten garnek, czyściła go pięknie, kładła na niego pokrywkę i kładła go też na półkę. She washed it, cleaned it well, put the lid on it and placed it on the shelf. Pewnego dnia garnek zaczął mówić. One day the pot started to talk. Mamo, powiedziała. Mother. Mother, she said. Zdejmij mnie z półeczki. Take me down. Take me down. From the shelf. From the shelf. Och, córko, odpowiedziała matka. A jak cię zdejmę z tej półki, to gdzie cię wtedy położę? Alas, daughter, replied the mother. Where am I going to put you? A czy to ważne? Odpowiedziała córka. What do you care? What do you care? Said the daughter. Po prostu zdejmij mnie na dół, a ja sprawię, że będziesz bogata na długie lata. Just bring me down. Just bring me down. And I will make you rich. And I will make you rich. For generations. For generations. To come. To come. A więc matka zdjęła tę swoją córeczkę garnek na dół. The mother brought her down. A teraz, mamusiu, połóż na mnie pokrywkę, powiedział garnek. Now? Now, mother? Put my lid on. Put my lid on. I wystaw mnie za drzwi. And leave me. And leave me. Outside the door. Outside the door. Włożywszy pokrywkę na garnek, matka wystawiła córeczkę za drzwi. Putting the lid on, the mother took her outside the door. A garnek zaczął się toczyć, toczyć i śpiewał, podczas gdy tak sobie szedł. The pot started to roll, singing as she went.
Tunjut, tunjur. Tunjut, tunjur. Kling, kling. Kling, kling. Oh, my mama. Oh, my mama. I toczyła się, garnek toczyła, aż dotarła do miejsca, gdzie zazwyczaj zbierali się ludzie. She rolled until she came to a place where people usually gather. Wkrótce zaczęli ludzie przechodzić koło garnka. In a while people were passing by. I podszedł do garnka mężczyzna, który go znalazł i postawił na miejscu. A man came and found the pot all settled in its place. O, wykrzyknął. Oh, he exclaimed. Kto położył garnek na środku drogi? Who has put this pot in the middle of the path? Niech mnie, I will be damned. Ale piękny garnek. What a beautiful pot. Pewnie jest zrobiony cały ze srebra. It's probably made of silver. Bo naprawdę garnek wyglądał świetnie, a więc mężczyzna przyglądał się mu bardzo uważnie. He looked it over very well. Hej, ludzie! Krzyknął. Hey, people! He called. Czyj to garnek? Whose pot is this? Kto go tutaj położył? Who put it here? Ale nikt się nie przyznawał do garnka. No one claimed it. Na Allaha, powiedział. Zabieram go do domu zarazem ze mną. By Allah, he said, I am going to take it home with me. A po drodze do domu mężczyzna poszedł do sprzedawcy miodu. On his way home, he went by the honey vendor. Kazał sobie napełnić cały garnek miodem i przyniósł go żonie do domu. He had the pot filled with honey and brought it home to his wife. Zobacz, żono, look, wife, powiedział. Zobacz, jaki piękny garnek. How beautiful is this pot. Cała rodzina była bardzo zadowolona z garnka. The whole family was greatly pleased with it. Za 2 lub 3 dni przyjmowali gości i chcieli poczęstować ich miodem. In 2 or 3 days they had guests and they wanted to offer them some honey. Gospodyni domu położyła garnek, zdjęła go z półki, położyła na stole. The woman of the house brought the pot down from the shelf. Zaczęła pchać i ciągnąć pokrywkę, ale garnka nie dało się otworzyć. Push and pull on the lid, but the pot would not open. Zawołała więc męża. She called her husband over. Ciągną i pchają, ale nie mogli otworzyć. Pull and push, but open it he could not. A więc wtrącili się goście. His guests pitched in. Podnosili garnek, rzucali nim. Mężczyzna próbował nawet rozbić ten garnek jakoś młotkiem i dłutem. Lifting the pot and dropping it, the man tried to break it open with hammer and chisel. Próbował wszystkiego, ale to było bezużyteczne. He tried everything, but it was no use. A więc wysłali po kowala. Ten też próbował i próbował, ale bez skutku. They sent for the blacksmith, and he tried and tried to no avail. Cóż miał mężczyzna zrobić? What was the man to do? Przeklęci ci twoi właściciele, przeklął garnek. Damn your owners, he cursed the pot. Czy ty myślałeś, że ty nas uczynisz bogatymi? Did you think you were going to make us wealthy? I podniósł garnek i wyrzucił go przez okno. And taking it up, he threw it out the window.
Kiedy ludzie się odwrócili i powrócili do swoich dawnych zajęć i więcej już nie patrzyli na garnek, garnek zaczęła się dalej turlać i tak sobie mruczeć, podczas gdy szła. When they turned their back and could not no longer see it, she started to roll, saying as she went. Tundur, tundur, oh my mama. Tundur, tundur, oh my mama. In my mouth. In my mouth. I brought the honey. I brought the honey. Clink, clink, oh my mama. Clink, clink, oh my mama. In my mouth. In my mouth. I brought the honey. I brought the honey. Mamusiu, moja mamusiu, niosę ci w buzi miodek. Klink, klink, moja mamusiu, niosę ci w buzi miodek. Pomóż mi po schodach, powiedziała do mamy, kiedy dotarła do domu. Bring me. Bring me up the stairs. I'll up the stairs. She said to her mother when she reached home. Iii! Wykrzyknęła matka. Myślałam, że zniknęłaś, albo że ktoś cię zabrał. Iii! Exclaimed the mother. I thought you had disappeared. That someone had taken you. Podnieś mnie już, powiedziała córka. Pick me up. Pick me up, said the daughter. Podniósłszy ją, picking her up, moje drogie dzieci, my little darlings, matka zdjęła pokrywkę i zobaczyła tam garnek pełen miodu. The mother took the lid off and found the pot full of honey. Och, jakże była zadowolona. Oh, how pleased she was. A teraz mnie opróżnij, powiedziała garnek. Empty me. Empty me, said the pot. A więc matka wyjęła cały miód do słoja, a garnek odłożyła z powrotem na półeczkę. The mother emptied the honey into a jar and put the pot back on the shelf. Mamusiu! Mother! Mother! Powiedziała córka następnego dnia. Said the daughter the next day. Zdejmij mnie znowu. Take me down. Take me down. No to mama znowu zdjęła garnek z półki. The mother brought her down from the shelf. Mamo, wystaw mnie za drzwi. Mother. Mother. Put me outside to the door. Matka położyła ją przed drzwi, a ta znów zaczęła się turlać. Tundżur, tundżur, klink, klink, klink. Aż dotarła do miejsca, gdzie zbierali się ludzie, a potem się zatrzymała. The mother placed her outside the door. She started rolling tundur, tundur, klink, klink, until she reached a place where the people were gathered, and then she stopped. Przechodzący mężczyzna ją odnalazł. A man passing by found her. Pomyślał. A cóż to za garnek? He thought. What kind of a pot is this? Przyjrzał się garnkowi uważnie. He looked it over. Ależ piękny wydał mu się ten garnek. How beautiful he found it. Do kogóż może on należeć? To whom does this belong? Zapytał. Hej ludzie, kto jest właścicielem tego garnka? Hey people, who are the owners of this pot? Czekał i czekał, ale nikt nie odpowiedział. He waited, but no one said, it's mine. Wtedy on rzekł, na Allaha, zabiorę ten garnek ze sobą. Then he said, by Allah, I am going to take it.
więc zabrał ze sobą garnek, ale po drodze do domu zatrzymał się u rzeźnika i napełnił cały garnek mięsem. Took it and on his way home, he stopped by the butcher and had it filled with meat. Przyniósłszy garnek do domu, do swojej żony, powiedział: popatrz, żono, jaki mamy piękny garnek. Na Allaha wydał mi się taki wyjątkowy, że kupiłem mięso, napełniłem go mięsem i przyniosłem do domu. Bringing it home to his wife, he said, look, wife, how beautiful is this pot I found. By Allah, I found it so pleasing. I bought meat and filled it and brought it home. Wszyscy wiwatowali, ale z nas szczęściarze, co za piękny garnek! I odłożyli go na bok. They all cheered. How lucky we are! What a beautiful pot! They put it away. Zbliżał się wieczór i chcieli ugotować mięso. Toward evening, they wanted to cook the meat. Ciągnęli, pchali garnek, ale nie dał się otworzyć. Push and pull on the pot, it would not open. No i co kobieta miała zrobić? What was the woman to do? Zawołała męża i dzieci. She called her husband and her children. Podnosili, rzucali tym garnkiem, ale bezskutecznie. Lift, drop, strike, no use. Wzięli go do kowala, ale bez rezultatu. They took it to the blacksmith, but with no result. Mąż się wściekł. The husband became angry. Ach, niech przeklęci będą twoi gospodarze. God damn your owners. Przeklął garnek. Czym ty tak naprawdę jesteś? What in the world are you? I wyrzucił garnek przez okno tak daleko, jak tylko ramię mu na to pozwalało. And he threw it as far as his arm would reach. Jak tylko mężczyzna odwrócił się plecami, garnek zaczęła się toczyć, toczyć i tak sobie śpiewała. As soon as he turned his back, she started rolling and singing. Tundur, tundur, oh my mama. Tundur, tundur, oh my mama. In my mouth. In my mouth. I brought the meat. I brought the meat. Tundur, tundur, oh my mama. Tundur, tundur, oh my mama. In my mouth. In my mouth. I brought the meat. I brought the meat. O mamo, moja mamo, w mojej buzi przyniosłam ci mięso. Mamo, moja mamo, mam mięsko w buzi dla ciebie. I tak sobie powtarzała, powtarzała, aż do domu się dotoczyła. She kept repeating that till she reached home. Podnieś mnie, mamo, powiedziała. Lift me up. Lift me up, mama. She said to her mother. A więc matka podniosła ją, wyciągnęła mięso, umyła garnek i odłożyła ją na półeczkę. The mother lifted her up, took the meat, washed the pot and put it away on the shelf. Wystaw mnie przed dom, mamo, powiedziała córka następnego dnia. Bring me out. Bring me out, mama. Said the daughter the next day. Matka wystawiła ją przed dom i powiedziała: tundżur, tundżur, kling, kling, kling. I zaczęła się toczyć, aż doszła do miejsca obok domu króla, gdzie się zatrzymała.
The mother brought her out and she said, tunjur, tunjur, clink, 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 as she was rolling until she reached a spot of the king's house where she came to a stop. Rano syn królewski właśnie się przechadzał i uwaga, zobaczył garnek usadowiony wprost przed jego domostwem. In the morning, it is said, the son of the king was on his way out and behold, there was the pot settled in its place. A co to? Czyj to garnek? What is this? Whose pot is it? Ale nikt nie odpowiedział. No one answered. Na Allaha powiedział, wezmę go. By Allah, he said, I am going to take it. A więc wziął garnek do środka i zawołał swoją żonę. He took it inside and called his wife over. Żono, powiedział, weź ten garnek. Przyniosłem go do domu dla ciebie. To jest najpiękniejszy garnek na świecie. Wife, he said, take this pot. I brought it home for you. It is the most beautiful pot. Żona wzięła garnek. Jej, jaki piękny! Na Allaha, włożę tu całą moją biżuterię. The wife took the pot. How beautiful it is! By Allah, I am going to put my jewelry in it. Wzięła ze sobą garnek, zebrała całą swoją biżuterię, nawet tę, którą właśnie miała na sobie, i włożyła ją do garnka. Taking the pot with her, she gathered all her jewelry, even that which she was wearing, and put it in the pot. Ona również przyniosła całe swoje złoto i pieniądze i wcisnęła je do garnka, aż był pełen po brzegi. Wtedy zakryła go i odłożyła do swojej garderoby. She also brought all her gold and money and stuffed them in the pot till it was full to the brim. Then she covered it and put it away in the wardrobe. Dwa lub trzy dni minęły i nadszedł czas ślubu jej brata. Two or three days went by and it was time for the wedding of her brother. A więc założyła na siebie swoją aksamitną suknię i wystawiła garnek, żeby mogła się przystroić w biżuterię. She put on her velvet dress and brought the pot out so that she could wear her jewelry. I ciągnie, i pcha, a garnek nie chce się otworzyć. Push and pull, but the pot would not open. Przywołała męża, a ten również nie mógł go otworzyć. She called her husband, and he could not open it either. Wszyscy ludzie w otoczeniu próbowali go otworzyć. Zrzucali, podnosili. Zabrali go nawet do kowala, który próbował, ale nie otworzył garnka. All the people who were there tried to open it, lifting and dropping. They took it to the blacksmith and he tried, but he could not open it. Jej mąż poczuł się przegrany. The husband felt defeated. Ach, niech przeklęci będą twoi właściciele, zaklął. Na co nam się teraz zdasz? God damn your owners, he cursed it. What use are you to us? Podniósł garnek i wyrzucił przez okno. Taking it up, he threw it out the window. Oczywiście, wcale tak nie zależało mu, żeby
żeby go porzucić. Więc poszedł i go złapał za rogiem domu. Of course, he was not at all that anxious to let it go, so he went to catch it from the side of the house. Ale jak tylko się odwrócił, garnek zaczęła się toczyć i biegła do przodu. No sooner he did turn around, than she started to run. Tundur, tundur. Tundur, tundur. Oh, my mama. Oh, my mama. In my mouth. In my mouth. I brought the treasure. I brought the treasure. Tundur, tundur. Tundur, tundur. Oh, my mama. In my mouth. In my mouth. I brought the treasure. I brought the treasure. Podnieś mnie, mamo. Lift me up. Lift me up. Powiedziała do matki, kiedy dotarła do domu. She said to her mother when she reached home. Podniósłszy ją, mama zdjęła pokrywkę. Lifting her up, the mother removed the lid. Och, chcesz mi zniszczyć moją reputację? Skąd ty to wszystko wzięłaś? Co to jest? Matka była teraz bogata i stała się bardzo, bardzo szczęśliwa. May your reputation be blackened, she cried out. Wherever did you get this? What in the world is this? The mother was now rich. She became very, very happy. Ale matka była lekko ostrożna i powiedziała do córki: no teraz wystarczy. It's enough now, she said to the daughter, taking away the treasure. Już więcej nie powinnaś wychodzić z domu, bo ludzie cię rozpoznają. You shouldn't go out anymore. People will recognize you. Ale nie, nie, błagała córeczka. Pozwól mi wyjść ten ostatni raz. No, no. No, no. Let me go. Let me go. Just one last time. Just one last time. I następnego dnia, moje drogie dzieci, garnek wyszła i dalej sobie mruczała. Tundur, tundur, oh my mama. The next day, my darlings, she went out saying, tundur, tundur, oh my mama. I zobaczył ją mężczyzna, który znalazł ją za pierwszym razem. The man who found her the first time saw her again. A to dopiero, wykrzyknął. What in the world is this thing? He exclaimed. To musi być w tym jakaś magia, ponieważ ten garnek zawsze potrafi przechytrzyć człowieka. It must have some magic in it, since it's always tricking people. Niech będą przeklęci ci właściciele, God damn its owners. Na wielkiego Allaha usiądę na tym garnku i zrobię do niego kupę. By Allah the Great, I am going to sit and shit in it. I zrobił tak, jak powiedział, moje dzieci, prosto do garnka. He went ahead, my darlings, and shat right in it. Zamknął wieko, a garnek toczył się dalej. Closing the lid on him, she rolled along. Tundur, tundur, oh my mama. Tundur, tundur, oh my mama. In my mouth. In my mouth. I brought you the caca. I brought you the caca. Tundur, tundur, oh my mama. Tundur, tundur, oh my mama. In my mouth. In my mouth. I brought the caca. I brought the caca. Mamusiu, podnieś mnie. Lift me up. Lift me up.
powiedziała do mamy, kiedy dotarła do domu. She said to her mother when she reached home. Matka podniosła garnek do góry. The mother lifted her up. O, ty niegrzeczna, powiedziała mama. You naughty thing, you, said the mother. Mówiłam ci, żebyś już więcej nie wychodziła, bo cię ludzie poznają. I told you not to go out again, that people would recognize you. Nie sądzisz, że już dość na teraz? Don't you think it's enough now? Wtedy matka umyła garnuszek mydełkiem, spryskała go perfumikiem i odłożyła na półeczkę. The mother then washed the pot with soap, put perfume on it and placed it on the shelf. Baśń pochodzi ze zbioru Mów ptaszku, mów jeszcze raz, napisanego przez Muchawiego i Kannana. This story is taken from Big Bird, Speak Again by Muchawi and Kannana.